W dzisiejszym poradniku pokażę, jak wykonać kolejną odsłonę śnieżynki na szydełku. Jest ona bardzo prosta do wykonania, bowiem składa się tylko z czterech rzędów, wykonanych zgodnie z zamieszczonym obok schematem. Na początek zaczepiamy nitkę na szydełku, czyli luźny koniec nitki owijamy wokół palca, powstałą pętelkę zaginamy i szydełkiem przyciągamy nitkę, która idzie do kłębka. Teraz wykonujemy 6 oczek łańcuszka. Po czym wkuwamy się w pierwsze oczko łańcuszka i wykonujemy w nim oczko ścisłe, tworząc tym samym niewielką pętelkę z 6 oczek łańcuszka. Pierwsze okrążenie rozpoczniemy od 3 oczek łańcuszka. I liczą się one jako jeden słupek. Dalej na pętelce z 6 oczek wykonujemy 2 słupki. Czyli łącznie mamy tutaj zestaw składający się z 3 słupków, po czym wykonujemy 3 oczka łańcuszka. I powtarzamy już taki sam zestaw, tylko że składający się z samych słupków. Na pętelce z 6 oczek, czyli 3 słupki. Po zestawie słupków wykonujemy 3 oczka łańcuszka i ponownie zestaw 3 słupków na pętelce z 6 oczek łańcuszka. I w ten sposób dalej wykonujemy to okrążenie, wykonując łącznie 6 zestawów po 3 słupki, gdzie każdy taki zestaw oddzielamy od siebie 3 oczkami łańcuszka. Na zakończenie okrążenia wykonujemy również 3 oczka łańcuszka, po czym wkuwamy się w 3 oczko łańcuszka, którym rozpoczynaliśmy to okrążenie i w tym oczku wykonujemy oczko ścisłe, kończąc tym samym pierwsze okrążenie naszej śnieżynki. Przed rozpoczęciem drugiego okrążenia musimy znaleźć się szydełkiem w najbliższej pętelce z 3 oczek łańcuszka. W tym celu tutaj w 2 słupkach wykonujemy po jednym oczku ścisłym. A następnie jeszcze oczko ścisłe w pętelce z 3 oczek łańcuszka. I teraz 3 oczka łańcuszka i 3 słupki na tej pętelce z 3 oczek. Pięć oczek łańcuszka. Jeszcze raz 3 słupki na tej samej pętelce z 3 oczek. Teraz jedno oczko łańcuszka i przechodzimy na kolejną pętelkę z 3 oczek, na której będziemy wykonywać dokładnie taki sam zestaw jak tutaj przed chwilą, czyli na pętelce 3 słupki, pięć oczek łańcuszka i jeszcze raz 3 słupki na tej samej pętelce. Po wykonaniu takiego zestawu jedno oczko łańcuszka i przechodzimy na następną pętelkę, na której, tak jak wcześniej, wykonujemy
zestaw 3 słupków, 5 oczek łańcuszka i 3 słupków. I na wszystkich pętelkach kontynuujemy takie zestawy, oddzielając je od siebie jednym oczkiem łańcuszka. Po wykonaniu wszystkich 6 zestawów, aby połączyć się z początkiem, również oddzielamy od siebie ostatni z pierwszym zestawem jednym oczkiem łańcuszka, po czym wkłuwamy się w trzecie oczko łańcuszka, którym rozpoczęliśmy to okrążenie i w nim wykonujemy oczko ścisłe. Tak jak na początku poprzedniego okrążenia, również tutaj chcemy znaleźć się na pętelce z 5 oczek. Zatem w 2 słupkach wykonujemy po jednym oczku ścisłym oraz jedno oczko ścisłe w pętelce z 5 oczek. Na początek 3 oczka łańcuszka, które tak jak we wcześniejszych przypadkach liczą się jako jeden słupek. Następnie 2 słupki na pętelce z 5 oczek. Trzy oczka łańcuszka i 3 słupki jeszcze raz na pętelce z 5 oczek. Pięć oczek łańcuszka. Trzy słupki cały czas na tej samej pętelce z 5 oczek. Trzy oczka łańcuszka i jeszcze raz 3 słupki na tej samej pętelce. To tworzy nam cały zestaw, jaki będziemy wykonywać na pozostałych pętelkach z 5 oczek. Pomiędzy zestawami wkłuwamy się w jedno oczko łańcuszka i wykonujemy półsłupek. Po półsłupku przechodzimy na kolejną pętelkę z 5 oczek i wykonujemy taki sam zestaw jak wcześniej, czyli 3 słupki trzy oczka łańcuszka, trzy słupki pięć oczek łańcuszka trzy słupki cały czas na tej samej pętelce z 5 oczek. Trzy oczka łańcuszka po raz ostatni 3 słupki na tej samej pętelce. I na dokończenie całego takiego zestawu półsłupek w jednym oczku łańcuszka, który był pomiędzy zestawami we wcześniejszym okrążeniu. I w taki sposób będziemy kontynuować również na pozostałych pętelkach z 5 oczek, wykonując łącznie 4 zestawy po 3 słupki, oddzielone raz 3, raz 5 i znowu 3 oczkami łańcuszka. Na zakończenie każdego zestawu wykonujemy półsłupek w pętelce z 1 oczka łańcuszka z poprzedniego okrążenia.
Po wykonaniu ostatniego zestawu również wykonujemy półsłupek w przestrzeni z jednego oczka łańcuszka, po czym wkuwamy się w trzecie oczko łańcuszka, którym rozpoczynaliśmy to okrążenie, i w nim wykonujemy oczko ścisłe. Kolejne okrążenie rozpoczynamy od jednego oczka łańcuszka, a następnie w dwóch kolejnych oczkach po jednym półsłupku. Na pętelce z trzech oczek wykonujemy cztery półsłupki. Przed nami jest zestaw trzech słupków i w każdym słupku wykonujemy po jednym półsłupku. Przed nami teraz pętelka z pięciu oczek i zestaw, który będziemy na niej wykonywać, rozpoczynamy od dwóch półsłupków. Następnie dwa oczka łańcuszka i półsłupek nabierany w tym ostatnim półsłupku. Czyli nabieramy nitkę na szydełko, wkuwamy się w półsłupek, mamy trzy pętelki na szydełku i przeciągamy nitkę przez wszystkie trzy naraz. Dalej dwa oczka łańcuszka. Dwa półsłupki cały czas na tej pętelce. Trzy oczka łańcuszka. I teraz dwa razy nabieramy nitkę na szydełko i wkuwamy się w trzecie oczko łańcuszka z tych pięciu i wykonujemy w tym oczku dwa słupki podwójne. Następnie trzy oczka łańcuszka, dwa półsłupki na pętelce z pięciu oczek, trzy oczka, dwa oczka łańcuszka, półsłupek nabierany w półsłupku, który przed chwilą wykonaliśmy, dwa oczka łańcuszka i dwa półsłupki jeszcze na tej pętelce. Jak więc możemy zauważyć, jest to dosyć skomplikowany zestaw, ale będzie nam on dawał bardzo ładny efekt ramion naszej śnieżynki. Przechodzimy teraz dalej. Przed nami jest zestaw trzech słupków i w każdym z nich wykonujemy po jednym półsłupku. Na pętelce z trzech oczek wykonujemy cztery półsłupki. I trzy półsłupki po jednym w trzech kolejnych oczkach. W ten sposób powstaje nam pełne ramię naszej śnieżynki. Drugie ramię gwiazdki kontynuujemy w taki sam sposób, czyli na trzech pierwszych oczkach wykonujemy po jednym półsłupku. Następnie na pętelce z trzech oczek wykonujemy cztery półsłupki. Na trzech kolejnych oczkach po jednym półsłupku. I przed nami pętelka z pięciu oczek, więc rozpoczynamy od dwóch półsłupków. Dwa oczka łańcuszka,
półsłupek nabierany w ostatnim z półsłupków. 2 oczka łańcuszka. 2 półsłupki na tej samej pętelce. 3 oczka łańcuszka. I 2 razy nabieramy nitkę na szydełko. Wkuwamy się w trzecie z 5 oczek łańcuszka, na którym wykonujemy teraz ten zestaw. I wykonujemy w tym jednym trzecim oczku 2 słupki podwójne. Dalej 3 oczka łańcuszka, 2 półsłupki na tej samej pętelce, 2 oczka łańcuszka, półsłupek nabierany w ostatnim z wykonanych półsłupków, 2 oczka łańcuszka i 2 półsłupki cały czas na pętelce. Dalej przechodzimy na 3 kolejne oczka i w każdym z nich wykonujemy po jednym półsłupku. W pętelce z 3 oczek wykonujemy 4 półsłupki. I na 3 ostatnich oczkach wykonujemy po jednym półsłupku. W ten sposób powstało nam drugie ramię naszej śnieżynki. Pozostałe 4 ramiona wykonujemy w taki sam sposób. Na zakończenie okrążenia, po wykonaniu wszystkich ramion naszej gwiazdki, wkuwamy się szydełkiem w pierwsze oczko łańcuszka, którym rozpoczęliśmy to okrążenie. I wykonujemy oczko ścisłe. Teraz wyciągamy nitkę z zapasem, po czym ją odcinamy i ukrywamy końcówki gdzieś w robótce. Można oczywiście również zostawić sobie tutaj pętelkę, która umożliwi nam później gdzieś zawieszenie gwiazdki, jednakże o wiele łatwiejsze jest doczepienie nowej nitki, która zapewni nam właśnie możliwość zawieszenia naszej śnieżynki. Po rozprowadzeniu już nitek w naszej gwiazdeczce jest ona gotowa i prezentuje się w taki sposób.